Rozdział drugi. W ciągu dwumiesięcznej bytności w szkole Marcinek zdumiewające uczynił w naukach postępy. Tak donosiła listownie rodzicom chłopca pani nauczycielowa. W istocie Marcinek umiał już czytać, rzecz prosta po rosyjsku, pisać dyktanda, robić zadaczki na cztery działania i począł nawet ćwiczyć się w dwóch rozbiorach etymologicznym i syntaktycznym. Pan Wiechowski szczególniejszą uwagę zwracał na owe rozbiory. Codziennie o godzinie drugiej po południu rozpoczynał z Marcinkiem lekcje. Chłopiec czytał jakiś urywek, później opowiadał treść tego, co przeczytał, w sposób tak śmieszny i tak barbarzyńskimi wyrazami, że samego profesora rozweselała ta nauka. Po czytaniu szły zaraz owe rozbiory, które gdyby mogły być do czegokolwiek porównane, to chyba do upartego strugania mokrej osiczyny tępym kozikiem. Istotną trudność stanowiła dla małego Borowicza arytmetyka. Chłopczyna pojmował wcale dobrze, choć niezbyt lotnie. Ale kombinowanie jednoczesne arytmetycznego kalkulu i wdzieranie się przemocą do tajemnic mowy rosyjskiej było ciężarem za nadto wielkim na jego siły. W chwili, kiedy zaczynał rzecz całą rozumieć. Kiedy nawet uderzała go i cieszyła oczywistość rachunku, wszystko mąciły nazwy. Zamiast porwania umysłu chłopca zrozumiałym wykładem działań arytmetycznych, zamiast ukazania mu samej rzeczy arytmetycznej, o której w arytmetyce na pozór chodziło, pan Wiechowski całą usilność zmuszony był w to wkładać, żeby nie w umysł. Lecz w pamięć ucznia wrazić nazwy rozmaitych przedmiotów. Pierwsze kształcenie inteligencji, ta piękna walka, to szacowne widowisko, ten zaiste wzniosły akt, uczenie się dziecka, opanowywanie pojęć nieznanych przez umysł, który to czyni raz pierwszy, były w owczarach walką niezmierną, a często rzetelną i co najgorsza, bezcelowo zadaną męczarnią. Jeżeli mały borowicz przypadkowo stracił wątek rozumowania, wówczas machinalnie powtarzał za pedagogiem i nazwy, i kombinacje, i formuły. Naglony pytaniami, czy rozumie, czy pamięta, czy wie dobrze, odpowiadał twierdząco, a na zagadnienia bezpośrednie, odpowiadał zgadując. Trawiały się dnie, że lekcje arytmetyki były dla niego od A do Z niezrozumiałe. Wtedy owiewał go strach. Idący z półświadomego przeświadczenia, że kłamie, że nie uczy się chętnie, że umyślnie martwi rodziców, że nie kocha ich wcale. Wówczas pod zimny występował mu na czoło, a mózg oblepiała jakby skorupa ze schłego iłu. Nauczyciel odszedł już był daleko, mówił o czym innym, zapytywał o co innego. A Marcinek, przystępując z nogi na nogę i ściskając kolana, wysiłkiem gonił jakąś swaję, która w poprzek drogi jego rozumowania uwaliła się jak góra. Mózg jego nie był w stanie wykonywać dwóch prac naraz. też myślenie arytmetyczne musiało zejść na plan drugi, ustępując miejsca ciągłym zapytaniom o znaczenie wyrazów. Specjalny kunszt stanowiło dyktando rosyjskie. Pan Wiechowski codziennie Marcinkowi powtarzał, że uczeń, który by na stronicy dyktanda zrobił trzy błędy, nie będzie przyjętych do klasy wstępnej. Kandydat do owej klasy zaprzysiągł sobie w duszy, że nie popełni trzech błędów na stronicy dyktanda. Usiłował nie robić ich wcale. Z małym jednak skutkiem. Głowa mu od myślenia pękała, czy w danym wypadku należy pisać rzet, czy że. Pamięć robiła ciężko i bezmyślnie, a ponieważ pedagog nie mógł wskazać dostatecznych zasad pisania bez poprzedniego wyłożenia gramatyki, więc biedny Marcin umieszczał na stronicy po trzydzieści i więcej monstrualnych błędów. Na pamięć uczył się gramatyki rosyjskiej i wierszy. Owokucie wierszy miało miejsce zawsze przed południem. Rzeczywiście. Największe postępy, Marcinek zrobił w katechizmie księdza Putjatyckiego i w kaligrafii. Można go było przebudzić z twardego snu o północy i zapytać: Co za naukę stąd brać mamy, że Pan Bóg jest dobrym i sprawiedliwym sędzią? A odpowiedziałby jednym tchem, bez namysłu i wahania: Stąd, że Pan Bóg jest sprawiedliwym sędzią, brać mamy tę naukę i tak dalej. W kaligrafii lubił się znowu ćwiczyć na własną rękę. Zastępowała mu ona poniekąd rozrywki fizyczne, spacer i hasanie po dalekich miejscach. Nauczyciel nastawał go niejednokrotnie, bez grzącego z niewymiernym entuzjazmem, litery ogromne i koślawe już to kredą na tablicy, już piórem na starych kajetach. Zarówno pierwszy, jak drugi sposób ćwiczenia się w tyle szlachetnej i tak niezbędnej umiejętności pobudzał Marcinka do wywieszania języka i ciągnięcia nosem. Z czasem bezgranie w kajetach wzbronione mu zostało, ze względu na to, że przy spełnianiu tej czynności obie dwie jego ręce – mankiety, kurtki i koszuli – a niejednokrotnie i koniec nosa były unurzone w atramencie i powodowały zwiększenie się ekspansu nauczycielskiego mydła, co w umowie z rodzicami Marcinka przewidziane nie zostało. Nie pozwalano mu również bawić się z chłopakami wiejskimi, ze względu na tak zwane dobre wychowanie. Siedział tedy ciągle w pokoju państwa wiechowskich i kształcił swój umysł. Sam pan nauczał w izbie szkolnej. Albo był poza domem. Żona jego wrzeszczała na dziewkę służebną w kuchni, a mała Józia ćwiczyła się zazwyczaj w gnieceniu klusek zwanych paluszkami albo nawet w obieraniu kartofli. Marcinek siedział na kanapce pod oknem i mruczał. Kiedy go jednak gramatyka do cna znudziła, wtedy mrucząc obłudnie, gapił się na świat przez szyby. Okna wychodziły na pola. Te pola były równe jak stół. "Gdyż tam kończyły się już wzgórza i lasy, głęboki śnieg leżał ciężką warstwą na całym widnokręgu. Nigdzie wsi, nigdzie nawet samotnej chaty nie było widać na owej płaszczyźnie, w odległości mniej więcej trzech wiorst. Czerniał szereg drzew bezlistnych i szarzały jakieś zarośla. Był tam rozległy staw okryty trzcinami." ale i o tej porze przystawał do płaszczyzny i dopasował się do równiny śniegowej. W czasie odwilże grzbiety zagonów przedzierały się spod śniegu. Ten widok był jedynym urozmaiceniem i rozrywką w życiu Marcinka. Odwilże zdarzały się nieczęsto, a następowały po nich zadymki i mrozy. Przestrzenie znowu tężały i powlekały się martwotą. Dla żywego chłopca było to coś bezdennie smutnego. W tym obcym krajobrazie. Widok monotonnej płaszczyzny dziwnie się jednoczył z nudą, siedzącą między kartkami gramatyki rosyjskiej. Ani tego krajobrazu, ani misteriów gramatycznych nie mógł objąć i przyswoić sobie. Gdyby go zapytano, co to jest, jak się nazywa owa spokojna, nudna przestrzeń, odrzekłby bez wahania, że jest to imia Suszczeczwitielnoje. Przez całe dwa miesiące żadne z rodziców nie odwiedzało Marcinka. Postanowiono go zahartować, włożyć w rygor i nie rozmazgajać wizytami. Raz jeden pani Wiechowska wyprowadziła Borowicza i Józię na spacer. Poszli za wieś drogą, utorowaną w głębokim śniegu, aż na górę, okrytą starym lasem. Na skraju tego lasu sterczały oddzielnie duże świerki, które wpadały w oko ze znacznej nawet odległości. Dzień był śliczny, mroźny. W czystym powietrzu widać było bardzo daleką okolicę. Stanąwszy przy owych samotnych świerkach, zdyszany Marcinek rzucił okiem w stronę południową i zobaczył górę, u której stóp stały gawronki, gdzie się urodził i wychował. Ciemnobłękitnym kolorem znaczyły się po niej zwarte zarośla jałowcu na tle jednolitej powłoki śniegu wydatny garb szczytu dokładnie sterczał na niebie, różowiejącym ze wschodu. Nagle chłopiec głośno i serdecznie zapłakał. Długie, opreskliwe, pełne niepojętych wyrazów kazanie nauczycielki uwieńczyło tę jedyną wycieczkę Marcina. W pierwszych dniach marca pan Wiechowski powróciwszy z sąsiedniego miasteczka, przywiózł wiadomość, która rzec można zatrzęsła węgłami budynku szkolnego. Wszedł do pokoju zomarzniętymi wąsami i nie strzepnąwszy nawet śniegu z butów, powiedział. Dyrektor przyjeżdża w tym tygodniu. Głos jego miał ton tak szczególny i przerażający, że wszyscy obecni zadrżeli, nie wyłączając Marcina, Juzi i Małgosi, którzy wcale zrozumieć nie mogli, co by właściwie to zdanie mogło znaczyć. Pani Wiechowska zbladła i poruszyła się na krześle. Jej duże, tłuste wargi drgnęły, i ręce bezwładnie na stół opadły. Kto ci mówił? zapytała głosem zdławionym. No, Pałyszewski. Któż miał mówić? odrzekł nauczyciel, zdejmując szalik ze szyi. Od tej chwili zapanowała w całym domu wielka trwoga i milczenie. Małgosia, nie widzieć, dlaczego, chodziła na palcach. Józia całymi godzinami płakała rzewnie po kątach. A Marcinek wyczekiwał z przerażeniem i nie bez pewnej ciekawości jakichś zjawisk nadprzyrodzonych. Profesor po całych prawie dniach trzymał dzieci wiejskie w szkole. Uczył je sposobem zwanym na skoro. Odpowiedzi na przywitanie zdarowo rebiata. Wszystkich śpiewu choralnego. Kolesławien, a Piątka i wójcika ćwiczył w sztuce wyliczenia członków panującej rodziny carskiej w pajaniu tych umiejętności towarzyszyło zdwojone rżnięcie dyscypliną. Marcinek skulony przy swem oknie słyszał co chwila płacz wrzaskliwy, błaganie nadaremne i zaraz potem stereotypowe i nieodwołalne. Uch, nie będę, nie będę. Póki życia nie będę. Uch, panie, nie będę, nie będę. Wieczorami, nieraz do późna, pan Wiechowski przygotowywał dzienniki szkolne i wykazy. Stawiał stopnie uczniom i w ten sposób, niewymownie kaligraficzny, pisał tak zwane wiadomości. Oczy mu się zaczerwieniły, wąsy jeszcze bardziej obwisły, policzki wpadły i grydyka była w ciągłym ruchu od nieustannego przyłkania śliny. Na wsi rozeszła się głucha pogłoska. Naczelnik przyjedzie. Na tle tej wieści wyrastały dziwne domysły, prawie klechdy. Wszelkie baśnie znosiła do budynku szkolnego na powrót Małgosia i szeptała je do Ucha Borowiczowi i Juzi, budząc w nich trwogę coraz okropniejszą. W stacji szkolnej zaprowadzono radykalny porządek: zeskrobano rydlem z podłogi uschłe błoto i wyszorowano ją należycie. Zmieciono kurze, otrzepano i wytarto popstrzone wizerunki żyraf i słoniów oraz mapę Rosji i Globusik, reprezentujący na górnym się szafy umiejętności odległe, wysokie i niedostępne. Z sieni wyjechała do obróbki beczka z kapustą, nie mniej jak cała zagródka i umieszczono w niej ciele. Kupa nawozu została okryta gałęziami świerczyny. Sam pedagog przyniósł z miasteczka dziesięć butelek najlepszego warszawskiego piwa i jedne krajowego porteru, pudełko sardynek i cały stos bułek. Pani Wiechowska upiekła na różnie zajęca i pieczeń wołową, niewymownie kruchą, które to przysmaki miały być podane dyrektorowi na zimno, rozumie się wraz ze słoikami konfitur, marynowanych ryzyków, korniszonów itd. Całe to przyjęcie nauczycielowa zgotowała nie mniej pilnie, jak on przysposabiał szkołę. Mogło się było wydawać, że tajemniczy dyrektor przyjeżdża po to, żeby z równą ścisłością zbadać i skontrolować smak zajęczego combra, jak postępy chłopców wiejskich w dukaniu. W przeddzień fatalnego dnia mieszkanie, kuchnia nauczycielska i izba szkolna były obrazem zupełnego popłochu. Wszyscy biegali z oczyma szeroko rozwartymi i spełniali najzwyklejsze czynności w niewymownym naprężeniu nerwów. W nocy prawie nikt nie spał, a od świtu znowu wybuchł w całym domu paroksyzm biegania, szeptania z zaschniętym gardłem i wytrzeszczonymi oczyma. Miał nadejść posłaniec od Pałszewskiego, nauczyciela szkoły w Dębicach, Wsi o trzy mil odległej, u której wizyta dyrektorska pierwej niż w owczarach wypaść miała. Zanim by dyrektor przejechał trzy mile gościńcem, szybko biegacz, zdążając wprost przez pola, miał wcześniej o jaką godzinę stanąć w szkole Wichowskiego. Już od samego świtu nauczyciel wyglądał co moment oknem, przy którym zazwyczaj uczył się Marcinek. Pokój mieszkalny był uporządkowany. Łóżka nakryte białymi kapami. W kąciku za jednym z nich stały butelki z piwem, w szafie gotowe, pieczyste i całe przyjęcie. Gdy dzieci zaczęły ściągać się do szkoły i nauczyciel zmuszony był opuścić punkt obserwacyjny, wtedy zalecił Marcinkowi, ażeby on usiadł w tem miejscu i nie spuszczał oka z równiny. Mały Borowicz sumiennie spełnił ten obowiązek. Twarz przysunął do samego szkła. Tarł je co chwila, gdy zachodziło parą oddechu i wytrzeszczał tak oczy, że mu się aż napełniały łzami. Około godziny dziewiątej ukazał się na widnokręgu punkci Kruchomy. Obserwator przez cały czas długi śledził go wzrokiem z gwałtownym biciem serca. Nareszcie, gdy mógł już dojrzeć chłopca w żółtym korzuchu, szerokimi krokami idącego po grzbietach zagonów, wstał z krzesła. Była to jego chwila. Czuł się panem położenia, trzymając w ręku wiadomość tak stanowczą. Wolnym krokiem zbliżał się do kuchni i w sposób lapidarny, podniesionym głosem zawołał: Małgośka Rypaj, powiedzieć panu, że posłaniec on tam już będzie wiedział, co to znaczy. Małgosia wiedziała również, co w takich wypadkach czynić należy. Rzuciła się do sieni, otwarła drzwi do izby szkolnej i z okropnym wrzaskiem dała znać. Panie, posłaniec! Wiechowski wszedł natychmiast do swojego mieszkania i zaczął wdziewać na się odświętne ubranie. Szerokie spodnie czarne, Kamaszki na wysokich obcasikach i z wystrzępionymi gumami, bardzo głęboko wyciętą kamizelkę i za duży żakiet. Wszystko nabyte przed laty, czasu bytności w grodzie gubernialnym, u pewnego składnika trochę przechodzowanej tandety. Marcinek wsunął się do pokoju i lękliwym głosem rzekł do nauczyciela. – O, proszę pana, tam idzie! – Bardzo dobrze. Idź teraz, mój kochany, i schowaj się w kuchni razem z Józią. Niech ręka Boska broni, żeby was dyrektor zobaczył. Wychodząc z pokoju, Marcinek obejrzał się na belfra, który w owej chwili stał przed jednym z obrazów religijnych. Twarz nauczyciela była biała jak papier. Głowę miał schyloną, oczy przymknięte, i szeptał półgłośno: Panie Jezu Chryste, to pomoże mi też. Panie Jezu, miłosierny zbawicielu, zbawicielu. W owej chwili wbiegła do izby pani Marcjanna i potrącając Borowicza zawołała – idzie, idzie! Pan Wiechowski wyszedł do szkoły, a tymczasem w stacji czyniono przygotowania ostateczne. Okryto stół serwetą, nastawiono samowar i wycierano talerze, szklanki, noże i powyłamywane widelce. Marcinek wynalazł już, był dla siebie i towarzyszki bezpieczne schronienie za drzwiami między ścianą i ogromną szafarnią, która zajmowała połowę kuchenki. tuleni w najciemniejszy kąt, oddawali się obydwoje z całą gorliwością, co najmniej przez jakie półtorej godziny, misji ukrycia swych osób. Nakazywali sobie wzajemnie, ustannie milczenie. Przysłuchiwali się z biciem serc każdemu szelestowi i tylko kiedy niekiedy ważyli się półszeptem wypowiadać jakieś niewyraźne sylaby. Dopiero po upływie dwóch godzin wbiegła raptem ze dworu nauczycielka, a za nią Małgosia. Ta ostatnia w okropnej trwodze powtarzała raz za razem: Jedzie naczelnik! Jedzie naczelnik! W Skórzanej Budzie jedzie! Oj, będzie tu teraz dopiero! Będzie, mój Jezu, kochany! Drogi, oj, będzie, tu będzie! Ciekawość przemogła wszystkie obawy. Józia i Marcin wyszli ze swojej kryjówki. Zbliżyli się na palcach do drzwi prowadzących do sieni i zaczęli kolejno wyglądać przez szczeliny i dziurę do klucza. Ujrzeli tył budy karacianej na saniach, ogromne futro pana wchodzącego do szkoły i plecy Wiechowskiego, które się nieustannie schylały. Po chwili drzwi do izby szkolnej zamknięto. Wtedy, z uczuciem gorzkiem rozczarowania, powrócili do swej kryjówki za szafarnią i drżeli tam ze strachu. Tymczasem do stacji szkolnej wkroczył kierownik dyrekcji naukowej, obejmującej trzy gubernie, pan Piotr Nikołajewicz Jaczmieniew i przede wszystkim zrzucił z ramion olbrzymie futro. Spostrzegłszy, że w tej izbie jest aż nadto ciepło, Zdjął także palto i został w mundurze granatowym ze srebrnymi guzikami. Był to wysoki, przygarbiony nieco człowiek, lat czterdziestu paru, o twarzy dużej, nieco rozlanej i obwisłej, którą otaczał rzadki zarost czarny. Z ust dyrektora Jaczmieniewa prawie nie schodził uśmiech łagodny i dobrotliwy. Zamglone jego oczy spoglądały przyjacielsko i życzliwie. Witam pana, panie Wiechowski, rzekł po rosyjsku, przygładzając ręką rzadkie włosy na skroniach. Co słychać? Jak się panu powodzi? Wszystko jak najlepiej, jaśnie wielmożny panie, odpowiedział Wiechowski, uczuwając w sercu pewien promyczek otuchy na widok łaskawości dyrektora. Ależ zima u was tęga. Dużo się człowiek nakołatał po świętej rusi, a takiego zimna w marcu rzadko doświadczał. Ja w karecie, w futrze, w palcie, a i tak czuję ten, wiesz pan, dreszczyk. A może by? szepnął Wiechowski, mając dreszczyk stokroć bardziej przyjmujący, aż w piętach. Dyrektor udał, że wcale nie słyszy tego, co powiedział Wiechowski. Odwrócił się do dzieci, które siedziały nieruchomo, ze zdumienia wytrzeszczając oczy i w przeważnej większości szeroko rozwarwszy usta. Jak się macie dziadki, rzekł łaskawie: Witam was. Stojąc za plecami Jaczmieniewa, Wiechowski dawał znaki oczami, rękami i całym korpusem, ale na próżno nikt nie odpowiadał na powitanie zwierzchnika. Dopiero po chwili michcik, naglony rozpaczliwymi spojrzeniami i gestami swojego mistrza, zerwał się i zawołał. Zdrawia, że łajem waszemu wysokorodiu!" Dyrektor mlasnął ustami i wzniósł brwi tak zagadkowo, że Wiejchowskiemu mróz przedefilował po grzbiecie. Panie nauczycielu, bądź pan łaskaw wywołać któregoś ze swoich uczniów, rzekł wizytator po chwili. Chciałbym usłyszeć, jak też czytają. Może jaśnie wielmożny pan sam raczy rozkazać się któremu z nich. Rzekł przejmie Wiechowski, podając dziennik, a jednocześnie całą duszą błagając Boga, ażeby jaśnie wielmożnemu panu nie strzelił czasami do głowy pomysł zgodzenia się na tę propozycję. Jaczmieniew z grzecznym uśmiechem odsunął dziennik, mówiąc Nie, nie, proszę bardzo. Wiechowski udał przez chwilę niby wahanie się, kogo wyrwać, aż wreszcie wskazał palcem michcika, którego umyślnie posadził w czwartej ławie. Dyrektor tymczasem wstąpił na katedrę. Usiadł i podparwszy pięścią brodę, patrzył uważnie spod przymkniętych powiek na ten tłum dzieci. Michcik wstał, z dystynkcją ujął Paulsona trzema palicami i dał koncert czytania. Przestrach, jak płyta marmurowa usunął się na chwilę z piersi Wiechowskiego. Michcik czytał świetnie, płynnie, głośno. Dyrektor przysposobił sobie dłonią ucho do łatwiejszego chwytania dźwięków. Z zadowoleniem reparował akcenty i kiwał głową potakująco. Czy możesz mi powiedzieć, swoimi słowami, to, co przeczytałeś? zapytał po chwili. Chłopiec złożył książkę, odsunął ją na znak, że będzie czerpał opowiadanie tylko z pamięci i zaczął wyłuszczać po rosyjsku treść bajki odczytanej. Jaczmienie wciąż się uśmiechał. W najciekawszym punkcie opowieści podniósł w górę rękę z gestem charakterystycznym, jakiego używa nauczyciel, pewny, że mu jego miły uczeń trafnie odpowie. Rzucił szybko zapytanie. Siedem razy dziewięć? Sześćdziesiąt tri! Z triumfem zawołał Michtik. Wyśmienicie, wyśmienicie, rzekł głośno dyrektor, a schylając się do Wichowskiego, szepnął półgłosem Szanowny panie nauczycielu, temu chłopcu w końcu roku, pojmuje pan. Najpierwszą. Pedagog schylił głowę i rozdął nieco nozdrza na znak nie tylko zgody, ale porozumienia się co do joty i przypominał w owej chwili kelnera z wykwintnej restauracji, który zgaduje życzenia gościa szczodrobliwego. Był już prawie pewien sytuacji i jak czyni zazwyczaj człowiek szczęśliwy. Zaczął kusić fortunę. Może jaśnie wielmożny pan zechce jeszcze mieć coś z arytmetyki, z gramatyki. Czy tak? Bardzo, bardzo jestem, ale trzeba już temu dać spokój. Proszę, wyrwij pan kogoś jeszcze. Piątek! zawołał nauczyciel nieco zbity stropu. tropu. Jeść! wrzasnął piątek, pewny, że to chodzi o tak zwaną perekliczkę. Czytaj! zgrzytnął na niego Wiechowski. Czytanie piątka mniej już zachwyciło dyrektora. Nie poprawiał go wcale, tylko uśmiechał się na poły żartopliwie, na poły ironicznie. Zanim chłopiec przemordował trzy wiersze, rzekł do nauczyciela. Proszę jeszcze kogoś wywołać. W czaszce nauczyciela słowa powyższe sprawiły szum gwałtowny, który rozwiał wszystkie jego myśli, jak wicher plewy. Kilku jeszcze chłopców umiało sylabizować i to po parę liter zaledwie. chybił trafił, jednak Wiechowski zawołał. – Gulka Matwiej! Gulka powstał, wziął wskazówkę w rękę i cichutko wyszeptał kilka liter moskiewskich. Gdy dyrektor przynaglać go zaczął do głośniejszego mówienia, chłopak zląkł się, usiadł na miejscu, a koniec końców wlazł pod ławę. Wówczas Jaczmienie wstąpił z katedry i wszedłszy między ławki. Po kolei sam egzaminował dzieci. Trwało to bardzo długo. Nagle Wiechowski, miotający się w dreszczach przerażenia, usłyszał, że dyrektor mówi najczystszą polszczyzną. No, a kto z was, dzieci, umie czytać po polsku? No, kto umie? Kilka głosów odezwało się w rozmaitych kątach izby szkolnej. Zobaczymy! Zaraz zobaczymy. Czytaj! Rozkazał pierwszej osobie z brzega. Dziewczyna, owinięta w zapaski, wydobyła drugą książeczkę promyka i zaczęła dość płynnie czytać. A kto ciebie nauczył czytać po polsku? zagadnął ją dyrektor. Stryjna mnie nauczyli! szepnęła. Stryjna? Co to jest stryjna, panie nauczycielu? Zwrócił się do Wiechowskiego. A ciebie kto nauczył czytać po polsku? spytał małego chłopca, nie czekając na odpowiedź Wiechowskiego. Pani nauczycielowa pokazała nam z kośką durkowane. Pani nauczycielowa, what kind? Szepnął uśmiechając się jadowicie. Wysłuchawszy jeszcze kilku chłopców i powziąwszy wiadomość, że im litery rosyjskie wskazywał sam nauczyciel, dyrektor cofnął się z pomiędzy ławek i rzekł do Wiechowskiego. Czy ksiądz jaki przychodzi do szkoły? Nie, u nas we wsi nie ma kościoła. Dopiero w miasteczku, parchatkowicach o dziesięć wiorst stąd jest kościół i dwóch księży. Tak, tak. No, panie Wiechowski, rzekł znienacka Jaczmieniew, bardzo, bardzo jest źle. Na takie stado dzieci dwu czyta, a pozostali nic nie umieją. Źle mówię zresztą, bo dość znaczna ilość czyta po polsku, a w stosunku do czytających ruskie to ilość wprost kolosalna. I mnie to nawet nie dziwi. Pan jako Polak i katolik, prowadzisz polską propagandę. Propagandę? Polską? Wcale nie będąc w stanie zrozumieć, co by mogło oznaczać te dwa wyrazy, ale dobrze pojmując to jedno, że kryje się w nich słowo dymisja. Tak, polską propagandę, zawołał Jaczmieniew. To może się panu i innym uśmiechać. Ale nie takie jest, jak wielekroć pisałem w cyrkularzach, życzenie władzy. Pan jesteś tutaj urzędnikiem i źle pan spełniasz swój urząd. Mało dzieci czyta. Nie widzę rezultatów. Miścik? Szepnął Wiechowski. Co, Miścik? Byłeś pan kiedy w teatrze? Widziałeś pan głównego tenora i statystów? Otóż cała szkoła to są statyści. A ci dwaj to główni śpiewacy, okazy, powtarza się to przecie w każdej niemal szkole i jest to śmiertelnie nudne. Ja nie jestem z pana zadowolony, panie Wiechowski. W nauczycielu zatrzęsło się serce i wnętrzności. Nie widział już wcale osoby dyrektora i jak dziecko wracał się ku szczelinie we drzwiach prowadzących do jego mieszkania, przez którą podpatrywała i podsłuchiwała bieg wizyty pani Marcjanna. W mózgu jego biegały jeszcze niektóre myśli, jak strzykania bólu. Jedną z nich, ostatni środek ratunku, powiedział do Jeczmieniewa: Może jaśnie wielmożny pan dyrektor raczy wejść do mnie? Nie, ja nie mam czasu i żegnam, rzekł naczelnik szorstko, wdziewając palto z pośpiechem. Książki wykazy prowadzę starannie. Rzekł Jeszcze Wiechowski. Książki? zawołał dyrektor szyderczo. Sądzisz pan tedy, że w zamian za pensję, mieszkanie i stanowisko nie trzeba nawet prowadzić ksiąg, a jeżeli się pisze w nich cokolwiek, to jest to już tytuł do nagrody. Cóż zresztą? Książki? Ja mam przecie pańskie wykazy. Figurują tam cyfry czytających, których ja tu wcale nie znajduję. Ostatnie słowa wypowiedział, zarzucając futro na ramiona. Żegnam was, dzieci. Uczcie się pilnie, starajcie się, rzekł do zebranych uczniów. Potem, wychodząc, odezwał się do nauczyciela. Moje uszanowanie. Wiechowski nie był w stanie ani wyprowadzić go, ani wyjść za nim. Stał oparty o stolik katedry i patrzył na drzwi wchodowe. Mróz śmiertelny obejmował jego ciało i wstrzymywał krew w żyłach. Wszystko się skończyło. Myślał pan Ferdynand. Masz teraz. Cóż tu zrobić? Gdzież się tu wynieść? Z czegoż tu żyć? Utrzymam się tylko z pisania próśb do sądu. Przecież tam już to samo czterech robi. Skinął na dzieci, że mogą już iść sobie. Otworzył drzwi do swego mieszkania. I obejrzał tę izbę jednym spojrzeniem. Nagle rozpacz i żal w potoku zbuchnęły z jego piersi. Przez długi czas szylochał głośno, jak dziecko, leżąc piersiami na stole. Gdy podniósł oczy, spostrzegł w kącie szereg butelek z piwem. Skoczył zaraz, chwycił pierwszą z brzegu, wyrwał korek i prawie jednym tchem wypił całą butelkę. Rzucił w kąt pierwszą i wysączył drugą. Potem trzecią i czwartą. Pił, nie przestając głośno płakać. I już piątą butelkę odkorkowywał, gdy wtem ktoś mocno zastukał do drzwi. Wiechowski z gniewem otworzył je szeroko i ujrzał przed sobą znowu Jaczmieniewa w futrze i czapce, który uśmiechał się do niego i wyciągnął obie ręce. – Od pomyłka – mówił – od głupstwo. Jak łatwo skrzywdzić uczciwego człowieka – – Ach, jak łatwo. – Wichowski. – Ja będę o panu pamiętał i podwyższę pensję. – Trzeba tylko, żeby więcej czytało. – Usilności, rozumiesz pan, więcej. – A co do śpiewów, to bardzo rad jestem. – Bardzo, bardzo. – I nie zapomnę. – Pensję już w następnym miesiącu dostaniesz, pan lepszą. – No, mnie się spieszy, więc do widzenia. – Proszę, nie gniewaj się za nieuważne słowa – Usilności tylko usilności. Ścisnął przyjaźnie ręka Wiechowskiego i wyszedł z izby. Nauczyciel postępował za nim krok w krok. Najpewniejszy, że to co widzi, słyszy i czego doświadcza jest snem raptownym po wypiciu tylu butelek Machlejda. Przed drzwiami stała gromada bab, więc je rozsunął i zrobił miejsce dla dyrektora. Usadowił go w karecie, otulił mu nogi pledem, Kłaniał się kilkanaście razy, następnie, gdy kareta zniknęła na skręcie drogi, powrócił do siebie i wciąż trwał w złudzeniu, że śpi coraz mocniej. Z tego obłędu wyrwała go dopiero pani Marcjanna. Wpadła do izby jak kula armatnia i podrygując, rzuciła się mężowi na szyję. A to szelmowskie chłopstwo! A to nam usługę wyświadczyło! krzyknęła, zanosząc się od śmiechu. Jaką usługę? Co ty pleciesz? To ty nic nie wiesz? Ano przecie baby skargę na ciebie zaniosły. Jakie baby? Masz ci. jakie baby? Gulonka, polutowa, piątkowa, stara dulembina, zalesiaczka, no wszystkie baby. Gdzie jak? Ano tak. Jak dyrektor przyjechał, zeszły się i czekały przede drzwiami całą wsią. Jak wyszedł z sieni, obstąpiły go, skłoniły się i zalesiaczka wyleciała pierwsza z gębą. Cóż ona chciała? No stół gębę, to ci rozpowiem po kolei, jaki co było. Powiedziała tak. Ażem ścierpła, jak zaczęłam leć tym pyskiem. Powiedziała tak. Dopraszam się łaski, wielmożny naczelniku. Nie chcemy tego nauczyciela, co tu siedzi u nas we wsi. On jej na to. Nie chcecie tego nauczyciela? A dlaczego? Ona wtedy. Nie chcemy tego pana Wiechowskiego, bo źle uczy. Jak to źle uczy? Co wam się nie podoba? Nam się, ona powiada, nic nie podoba, e, co ta on uczy. I co tu długo gadać? Wtrąciła się zaraz stara Dulembina. Wielmożny naczelniku, nie chcemy tego nauczyciela, bo nam uczy dzieci jakichś śpiewaków po Ruśku. Na książce tylko to samo po Ruśku. Co to za nauka taka? Dzieciska bez trzy zimy wałęcają się do tej ta szkoły i nie umie się żadne modlić na książce. A jak które umie. To się nie we szkole nauczyło, tylko jedno od drugiego, choć i na błoni zabydłem. Nie wstyd to katolickiego śpiewania to ich nie ponaucza, tylko jakieś to, a nawet gębą nie można wymówić. I jak dzieci, gadała, zaczną we szkole śpiewać nabożnie? To ten nic, tylko się drzesam. A znowu mądra ich za nim i nie dadzą dzieci skąpana poka chwalić. – Do czegoż to to podobne? A tu płacić dawaj na niego osepkę! – dyrektor się spytał. – Często też nauczyciel tak po rusku śpiewa z dziećmi? – Co dzień śpiewa, wrzasnęły wszystkie razem. To się przecie łatwo przekonać. Choćby jego samego się spytać, przecie się nie może w żywe oczy zaprzeć. – Nieraz to nawet ani jednemu na książce nie pokaże. tylko od samego rana wyśpiewują – trajkotała Piątkowa – tak wy niedowolne panem Wiechowskim, spytał się ich dyrektor, dlatego, żon uczy po rusku. A i my mamy być dowolne. Dopraszamy się wielmożny naczelniku, żeby go zabrać, a innego dać, co by po polsku uczył, a nie to. Nam ta szkoła niepotrzebna. Dzieciska się te same nauczą, jak które chętliwe i przypowiastki te przeróżne wyczytują z książek, a ten ogłupia do reszty i pokój, albo mu zakazać tych śpiewów. Dobrze, dobrze, rzekł dyrektor, i poszedł tu do ciebie. <laughs> zaśmiał się pan Wiechowski. Tak to mi oskarżyły, a niechże im też Pan Jezus da zdrowie. Samem nawet zapomniał dyrektorowi powiedzieć o tem śpiewaniu. Hę, <laughs> wrzasnął nagle, wywijając po stancji jakieś kozackie chłopce. Zjajany stanął przed żoną i rzekł. Marcysiu, wykpiłem się, podwyższy mi pensję. Jeszcze lepiej stoję niż ten Pałyszewski. – Wiesz ty co, żoneczko, czarnobrewko, palnijmy sobie to piwko, co go dyrektor pić nie chciał. – Okropnie mi smakuje. Pani Wiechowska zgodziła się bez trudu i nauczyciel zaczął żłopać szklankę po szklance. Sama pomagała mu w tem dosyć skutecznie. Nawet Juzia, Marcinek i służąca dostali każde po ćwierć szklanki. Skończywszy z piwem, pan Wiechowski zaczął napierać się o gorzałeczkę. Krótce potem Marcinek słysząc w pokoju wrzask okropny, uchylił drzwi i zobaczył z przerażeniem, że nauczyciel, odziany tylko w bieliznę, siedzi na stole, trzyma w jednej ręce flaszkę z jeżębinówką, w drugiej duży kieliszek i wymyśla komuś zapamiętale. Chamy, łajdaki! wrzeszczał pedagog, wytrzeszczając oczy. Musicie śpiewać jak wam każe i gadać, jak wam każe. Wszystkie bechy będą szczekać paruski. Ponimojesz hołob? Muzidzio? Sam dyrektor własnym słowem wyraził się, że mi pensję podwyższy. Ponimajesz, chamskoje odrodzie? Bunt chciałeś chciałeście zrobić. <laughs> na wzuby! Wołał mierząc w niewidzialnych przeciwników. Pochyliwszy się za nadto, zleciał ze stołu na sowkę, stoczył się na ziemię. Smaczna jarzębinówka wylała się z przechylonej butelki i długą strugą popłynęła w szparę między deskami. Mały Borowicz ze zgrozą widział potem, jak Małgoszka i pani Marcjanna ciągnęły profesora za czuprynę do łóżka i jak tenże profesor, wierzgając nogami i broniąc się pięścią, zapamiętale wyśpiewywał – Ach, powstańcy kochający, udirajut, jak zający! Kiedy nauczyciel oddawał się radości, zwierzchnik jego przebywał tymczasem łańcuch wzgórz niezbyt wysokich. Gościniec ciągnął ukos pochyłość bardzo wydłużonego pagórka aż do przełęczy. Stamtąd zjeżdżało się na kilkumilową płaszczyznę, pośrodku której znajdował się gród gubernialny, siedziba oświaty ludowej. Z tej strony wzgórz doliny i wyniosłości okryte były czarnymi lasami. Wśród nich bieliły się szerokie polany z długimi strugami wsi chłopskich. Dzień był ciepły. Przecudny. W godzinie południowej słońce literalnie topiło swym blaskiem powierzchnię tej całej rozległej okolicy. Ciepłe tchnienia wiały na kraj, lecąc od wiosny, która z za gór, z za lasów szła już w tamte strony. Konie ciągnące karetę szły pod górę, noga za nogą, to też Jaczmieniew nie czuł wcale, że jedzie. Spuścił szybę karety i wygodnie pół leżąc na siedzeniu. Oddawał się marzeniom. Bardzo dawne i niewymowne miłe mary zlatywały się ku niemu na skrzydłach powiewów wiosennych i toczyły go rozkoszną ciżbą. Góry, góry, szepnął, spoglądając ze swojego okna na daleki widok. Przypominały mu się młodzieńcze wędrówki w Bawarii, w Tyrolu, we Włoszech i Szwajcarii. Po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym w Moskwie, Jaczmienie w Zapalony Ludowiec zdecydował się iść między naród, osiąść w szkole wiejskiej. Pragnąc wszakże zdobyć i przyswoić sobie metodę pracy, która by dawała plony jak najobfitsze, odbył wycieczki do Szwecji, Anglii, Niemiec i Szwajcarii i we wszystkich tych krajach pilnie studiował szkolnictwo ludowe. Najlepiej poznał Szwajcarię, z kijem w ręku i tornistrem na plecach, wędrując od jeziora Bodeńskiego aż do Lugano i Genewy. W każdej niemal szkole zapoznawał się z nauczycielem, słuchał wykładów, brał udział w wycieczkach i studiował szczególnie tzw. primarszule, gdzie nauczanie rozpoczynało się od wesołych gawęd i zabaw na świeżym powietrzu. Teraz Jadąc, wspominał sobie pewne małe dziewczątko w ogromnych trzewikach, podbitych gwoździami, z wielkim parasolem w ręku, idące do szkoły w szarugę i wicher ze swej chaty, sterczącej pośród chmur, gdzie tylko koza, karmicielka rodziny, żywność dla siebie znaleźć zdoła i gdzie człowiek biedniejszy jest stokroć niż koza. Cóż by dał za to, żeby jeszcze raz w życiu pójść z sześcioletnimi obywatelami wolnego Szwicerlandu do lasu, szukać z nimi ukrytych między liśćmi zwerglów, w wielkich śpiczastych czapkach a z ogromnymi brodami? Ach, cóż by dał, ażeby wrócić do tamtej młodości? Toczyć długie rozprawy z uczciwymi belframi wiejskich szkółek szwajcarskich? Długo w nocy z nimi radzić o sposobach zniesienia ciemnoty, w strasznej Rosji, i mieć w piersi prawe, szlachetne serce. I nagle dyrektor Jaczmieniew zapłakał. Ciepły wietrzyk wzmagał się, gdy kareta dosięgła szczytu góry. Ach, jakże jestem już stary, jak bardzo stary, szepnął do siebie Jaczmieniew. Przeszło. Minęło bezpowrotnie. Rozwiało się niby mgła nad jeziorem. Wczoraj zda się człowiek z kijem w ręku łaził po skałach, a żeby się nauczyć jak najlepiej, najszybciej, najhumanitarniej rozniecić światło w pośród ciemnych mas chłopstwa, a dziś? Nie należy szerzyć oświaty w kosmopolitycznym znaczeniu tego wyrazu, lecz należy szerzyć oświatę rosyjską. Na to zdał się cały Pastalozzi. Pragnąc za pomocą zruszczenia tych chłopów polskich istotnie przyczynić się do szybszego rozwoju północy na drodze cywilizacji, należałoby to zrobić tak skutecznie, ażeby chłop tutejszy ukochał Rosję, jej prawosławną wiarę, mowę, obyczaj, ażeby za nią gotów był ginąć w wojnie i pracować dla niej w pokoju. Trzeba by więc wydrzeć z korzeniem tutejszy iście zwierzęcy konserwatyzm tych chłopów. Trzeba by zburzyć tę odwieczną, swoistą kulturę, niby stare domostwo, spalić na stosie wierzenia, przesądy, obyczaje i zbudować nowe, nasze, tak szybko, jak się buduje miasta w Ameryce Północnej. Na tym gruncie dopiero należałoby zacząć wypełnianie marzeń pedagogów szwajcarskich. To, co my robimy, te środki, jakie przedsiębierzemy. I cóż by tu można zrobić? Co tu właściwie zaprojektować celem wzmocnienia rusyfikacji, tej rusyfikacji nieodzownej i skutecznej. Pytanie to wytrysło niespodziewanie z głębi dumań Jaczmieniewa i stanęło przed nim z całą swoją stanowczą wyrazistością, niby tajny agent policji, ukazujący się z zawęgła, kiedy go się najmniej spodziewają. Kareta znajdowała się na szczycie góry, po której grzbiecie szła droga. Z prawej i lewej strony otwarty był widok, rozległy na dwie płaskie doliny. Tu i tam ciągnęły się smugami lasy, pagórki, wielkie białe płaty pól. Daleko, daleko za ostatnimi sinemi borami szarzały lekkie mgły. Przesłaniając widnokrąg, było samo południe. Z kominów chat w ogromnych wsiach szły wszędzie dymy błękitnymi słupami. Był to jedyny ruch w tej niezmiernej przestrzeni. Cała ona leżała w niemym spokoju, jakby spała. Tylko długie pasma dymów zdawały się pisać na białych, martwych kartach pola nikomu nieznane tajemnicze znaczki. Zapraszam do subskrypcji kanału Nasze czytanie.